Funkcjonariusze z Jeleniej Góry zatrzymali pojazd, który na pierwszy rzut oka wyglądał jak radiowóz. Kiedy podeszli do zatrzymanego auta i zajrzeli do środka, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Tuż przed Sylwestrem po ulicach Karpacza poruszał się pojazd, który do złudzenia przypominał policyjny radiowóz. Został zatrzymany przez patrol jeleniogórskiej drogówki, którzy podejrzewali, że nie należy do lokalnej policji. Fałszywy radiowóz poruszał się ulicami Karpacza. Samochodem podróżowali 41-letni mężczyzna i 35-letnia kobieta, mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego. Nie jest jasne, w jaki sposób weszli w posiadanie radiowozu. Jak zauważyli funkcjonariusze, auto było doskonale spreparowane. Możliwe, że zostało wycofane ze służby. Auto posiadało wszelkie emblematy policyjnego pojazdu, wyjaśnili mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Samochód został wyposażony w tzw. koguty, czyli niebieskie światła błyskowe, syreny, napis policja wraz z oznaczeniami bocznymi, a także okratowanie szyb. Został zarekwirowany właścicielom. Trwa śledztwo, które ma wykazać, czy nie posłużył do popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z artykułem 96a Kodeksu Wykroczeń, zatrzymanym grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności na 14 dni. To nie pierwsza sytuacja tego typu. W sierpniu ubiegłego roku policjanci z Suchej Beskidzkiej zatrzymali kierowcę oraz pasażera auta marki Passat, który posiadał oznakowanie radiowozu typowe dla lat 90. Pasażerowie mieli na sobie mundury. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej patrolujący już czyn zwrócili uwagę na granatowy samochód marki VW Passat, posiadał oznakowanie radiowozu typowe dla lat 90. Kierowca i pasażerka ubrani byli w mundury policyjne, posiadali pagony policyjne, pasy, kabury na broń, koszule oraz czapki z białym otokiem. Ich samochód posiadał zamontowane sygnały uprzywilejowania, radiostację i miernik prędkości Rapid, pisali wówczas funkcjonariusze. W związku z podejrzeniem podawania się przez nich za funkcjonariuszy publicznych 40-latkowie z powiatu chrzanowskiego zostali zatrzymani, a ich pojazd zabezpieczono. Wobec zatrzymanych rozważane są zarzuty m.in. przestępstwa przywłaszczenia funkcji funkcjonariusza publicznego oraz wykroczeń DOT. Posiadania lub używania sygnałów uprzywilejowania i złamania zakazu używania munduru policyjnego, lub jego części, dodali. Szybko okazało się, że pojazd należał do rekonstruktorów, którzy bywają na piknikach organizowanych przez policję. Mimo to formalnie postąpili wbrew prawu. Internauci byli zbulwersowani interwencją małopolskiej policji.